No więc mam na imię Natalia. Przyszłam tutaj, pokazały mi przyjaciółki. Jakieś 2 miesiące temu mój narzeczony, z którym byłam 5 lat, rzucił mnie dzień przed ślubem. A boję się, że umrę sama, więc oto jestem. Hej! Miło Cię bardzo poznać. Ja jestem Marcin. Co mogłem sobie powiedzieć? Wiesz co, no, skończyłem szkołę. Mam wyższe wykształcenie. Cześć, jestem Sławek i w sumie nie chce mi się o sobie mówić, a jedyne, co musisz o mnie wiedzieć, to, że jestem zajebisty. Dzień dobry, coś podać? Dzień dobry. Wie pan co, ja bym poprosił... 5 lat. Pracuję jako architekt. Od niedawna mam własne studio, więc projektuję domy. Kelner, gdzie jesteś? No chodź, ty, chodź. Marzy mi się założenie rodziny kiedyś w przyszłości. Fenomenalna szminka, naprawdę. Połączenie z tą koszulą? Proszę. Dziękuję. Połączenie z tą koszulą idealnie, dopasowuje się do twoich oczu. Po babci dostałem spadek, dom taki malutki pod Warszawą. Chodź, tutaj. Chłopie, ile można czekać na drinka? Ty wiesz, kim jest mój ojciec? Nie chcesz wiedzieć. Oprócz tego mam mieszkanie w Warszawie, ale wiesz, teraz skoro mam ten dom, to prawdopodobnie mieszkanie wynajmę, bo teraz jest dobry rynek na to. Jak to do mojego chłopego? No coś ty. Mój były miał tak samo. Była. Miała. Tak samo. A mam dobry terenowy samochód, więc jakby to nie ma problemu, żebym sobie mógł pojeździć gdzieś na przykład w góry, czy na przykład nad morze. Co to za gówno? W ogóle, co to jest ten speed dating, co? Srating? No cześć kochana. Przepraszam bardzo, wiesz co, ja teraz nie mogę za bardzo rozmawiać. No, odzwonię. No, trzymaj się pan. Przyjaciółka. O co tu chodzi? Ja myślałem, że sobie przyjdę i wiesz... No to są same paszczury. Nie wiem, z jakiego powodu ty tu jesteś, ale ja szukam jakiejś takiej fajnej dziewczyny, miłej, sympatycznej. Bo całe życie trafiałem na beznadziejne dziewczyny, które tylko chciały ode mnie pieniądze i wykorzystywały mnie. Lubię kwiatki, wiesz? Generalnie bardzo, bardzo fascynuje mnie ogrodnictwo, bo to jest takie relaksująco fascynujące. No i wiesz, kurwa, ostatnio jechałem autobusem i mi się spóźnił. O ten jebany kierowca... Kurwa, nie wiem, o czym on myśli. On kurwa myśli, że co, że jak on zarabia mało, to może chujowo prowadzić autobus? Nie kurwa. Wow, mówisz dokładnie tak samo jak mój były. Wow. Bardzo miło mi Cię w ogóle poznać, bo jesteś, wyglądasz na bardzo sympatyczną, miłą dziewczynę, więc mam nadzieję, że może coś z tego będzie. Ten kwiatek, masz go w ziemi i go wkładasz i wyjmujesz, wkładasz, wyjmujesz, wkładasz, wyjmujesz i zrywasz. Słuchaj, wiesz co, może Ci opowiem kawał. Jaki jest najlepszy środek antykoncepcyjny? A? Środek dupy! Chyba zadzwonię do mamy, że znalazłam faceta. Mam nadzieję, że lubisz zwierzęta, wiesz co, bo mamy teraz małego kotka, adoptowałem ze schroniska. Powiem Ci naprawdę, przeprowadziłem się do Warszawy 4 lata temu. Jestem z małego miasteczka, jakieś 3000 mieszkańców, ale dopiero w Warszawie poczułem, że mogę być sobą. Teraz wychodzę na balkon i krzyczę: jestem sobą! Jestem sobą. Dobra, gadamy, ale jakieś ruchanie będzie, czy co? W ogóle muszę skomentować twój uśmiech, bo jest bardzo wspaniały, taki, w którym można zakochać się od pierwszego wejrzenia. A przestań, ja to w ogóle chyba jestem taka brzydka, jak patrzę w lustro, to mam wrażenie, że zaraz pęknie. A przepraszam, w ogóle nie zapytałem, czy chcesz może coś do picia, bo wiesz co, ja mam drinka, zaraz ci coś zamówię. Jak chcesz coś do picia, to sobie kurwa kup. Chciałyście równouprawnienia, to macie. Ja to zamówiłem? Przepraszam bardzo, gdzie jest dla mnie piwo? Podać coś? Nie, żartowałem. Chyba zostanę lesbijką. Generalnie na dzielni to jestem kozakiem. Każdy mi się kłania w pas, jak mnie widzi. A niektórzy to się mnie boją. No i w sumie słusznie. No oprócz tego, nie wiem, bardzo lubię czytać książki różnego rodzaju, historyczne na przykład. Wiesz co, i ostatnio jak graliśmy z kolegami i graliśmy w piłkę... Ej, kolego! Pojebało cię? Chcesz pierdol? No ty, żartowałem. Nie żartowałem, ale wiesz, po co niepotrzebnie się brudzić. Przepraszam, nie mogę, takie zboczenie zawodowe. Dziewczyno, masz potencjał, naprawdę masz potencjał i ja jestem stylistą i myślę, że nad tobą można bardzo dobrze popracować. No, twoje ubranie jest dobre, ale może być zawsze lepsze, więc proponuję co? Szybkie spotkanko w Złotych, ja pracuję tam, więc byśmy sobie dobrali jakąś fajną kolekcję dla ciebie. Widziałeś tą dziewczynę? Ona nie wygląda jak Beyoncé przypadkiem? Zobacz, tam dalej, jeszcze ta.
co, mała? W sumie jesteś taka mała, że idealnie pasujesz do mojego dużego. Wiesz, przeciwieństwa się przeciągają. Jak już tak dobrze nam się rozmawia, to może pstrykniemy sobie zdjęcie, wiesz, żeby ludzie wiedzieli, że się z kimś spotykam, że nie jestem samotna i smutna. Nie odwracaj się, ale widzisz tam te piary? Boże, to za brak stylu. Jest, takie rzeczy to się nosiło 20 lat temu. I mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy, bo łączy nas tak wiele... No, w sumie mamy te same upodobania, ale nie podoba mi się twój krawat. Moja mama cię pokocha. Musi. Każdą by pokochała. Od 3 lat truje mi dupę i pyta, kiedy poznam wreszcie twoją wybrankę? Kiedy poznam wreszcie twoją wybrankę? Kiedy poznam wreszcie twoją wybrankę? A co jeśli mam wybranka? Ale nie mam. Słuchaj, przepraszam cię, to jest moja godzina na leki. Przepraszam. Jesteś bardzo fajny. Podejrzewam, że nasze dzieci też by były fajne i nasz ślub też byłby fajny. Mamo, mówiłem ci, że jestem u kolegi. Tak. Dobrze. Będę na 23. Mam wysokie wymagania w stosunku do facetów. Na przykład ty. Widać, że te buty to podróbka. Zbieraliśmy jej szczątki po lesie. Razem z dziećmi.